Siema, siema! Będę próbował nową kamerę, niestety takie są duże pliki, że trzeba będzie je montować. Zobaczcie, jaki mam sprzęcior do montowania plików, w ogóle filmów. No taka rozjebunda i na tej rozjebundzie wam coś zmontuję. To jest normalnie sprzęt dyskontu Biedronka. Chciałem wam powiedzieć, jaką mam kamerę, ale niestety wam nie powiem. No, sponsor kamery Karol Kowalski z kanału Kowal Bike, niewidomy Karol Kowalski, powiedział, że nie chce, żebym mówił, kto mi zasponsorował tą kamerę, chociaż chłopak jest niewidomy, też jest na ręce, ale mi zasponsorował i nie chciał też się chwalić, jaka to jest kamera, natomiast jak ktoś tam zobaczy, no to pyk, pyk, bają mordy, idę jeszcze na raz miasto. Idę na obchód budynków, bo żem odpierdolił manianę, w opcjach kamery przełączyłem jedną rzecz i żem na pierdzielił. Bardzo dużo zdjęć seryjnych. Mam nadzieję, że teraz się uda. Zobaczcie, tam woda se leci z rynienki. O! A ja idę dalej. Uliczka. Nagram wam parę scenek i spróbujemy to zmontować do kupy, nie? Będę przechodził przez ulicę. Mój drugi klapsik. Będziemy se szli przez uliczkę. Czy nic nie jedzie? Zatrzymał się. Kciuka dla pana. Słuchajcie, muszę montowanie zrobić do tej kamery, bo trzymanie jej futerale na ręku to jest nie robota. Kamera mi z łapy wypadła. Zobaczcie, tam gdzieś jest tajemnica wiary, auta i dolary. A to chyba jeszcze kawałek drogi. To już minęłem, nie wiem gdzie to jest. Ja tam nie uszczęszczam, czekajcie. Jakaś bryka jedzie, zejdę z drogi, tam mamy ten, stamtąd przyszedłem i tam idę, tam o, zobaczcie, czekajcie, czy znowu mikrofonu nie przytknę, dziś ja nie wiem, gdzie ona, ta kamera ma mikrofon, tak, i tak to wygląda, czekajcie, ja sobie wezmę zapasek, go przytrzymam, tego aparata, tego kamera, zobaczcie, dochodzę do skrzyżowania praktycznie, gdzie zawsze przychodzę, przechodzę, idę dalej. O, jestem na skrzyżowaniu. Idę dalej w kierunku zamku i muszę powtórzyć, jak dla was nagrałem. Wpadłem na samochodzik, nie wiem, na chodniku stoi. A facet mi zwrócił uwagę wcześniej, że na po ulicy chodzę, nie? No, a tu samochodzik na chodniku. No, słuchajcie. Dotarłem do poczty. Tu jest poczta. Tam nie wiem, skrzynka na listy chyba jest, chociaż ja listów tam nie wrzucam, ja zawsze na pocztę niosę. Tam mamy sklep ABC u Adamczyka, tam jest kiosk. Idę dalej nagrać kolejne filmiki, kolejne scenki i spróbujemy zmontować, bo niestety ta kamera nie rozdzielczości, tylko ona nagrywa surowe pliki, tak zwane pliki MP4, ale surowe, trzeba je obrabiać. Po prostu one są tak duże, że ja nic z tym nie zrobię, muszę obrabiać. Będę obrabiał to na komputerze. Pozdrawiam, cześć. No, tam mamy Urząd Miasta i Gminy. Tu mamy masarnię, tam Alkohole Świata. Tam jest skrzyżowanie. I ja tam sobie zmierzam. Nagram wam jakieś filmiki, a może przejdę dla was przez ulicę, bo nic nie jedzie aktualnie. Zaraz się przyczepicie, że pewnie nie po pasach. Natomiast osoba niewidoma, zobaczcie, jakaś puszka czy coś leży. Osoba niewidoma, jeśli nie ma oznaczonych pasów, to nie trafi na niej, nie musi przychodzić idealnie po pasach. Więc na przyszłość proszę w ogóle uwagi nie zwracać, tam mam Alkohole Świata. Idziemy dalej. Zobaczcie, tam gdzieś ja mieszkam, tam jest zamek. Tam jest Urząd Miasta i pierdolnika Ryn. Chciałem dla was motory nagrać i powiedzieć, że junaki jadą. No ale niestety tamten film się nie nagrał. Bo ja wiesz, nie musiał panować tą kamerę zasponsorowaną mi przez fajnego chłopaka z kanału Kowal Bike, niewidomy Karol Kowalski. Chłopak jest na ręczach i kamerkę zasponsorował, nie? Słuchajcie, może ja też tak nie nagrywam teraz pod dobrym kątem, bo nagrywam z ręki, a kamerę mam na szyi, na pasku. Nie powiem wam, co to za kamerka. Tu mamy sklep papierniczy. Tam mamy zamek, a my idziemy dalej tam coś nagrać, jakieś ujęcia. A tu mamy sklep papierniczy, nie?
No, no to cześć mordy. Trzymajcie się, idę dalej. Zobaczcie, pod Zamcze. Co mamy? Tam mamy pod Zamcze, tam mamy drogę tak jakby do szkoły, do młyna. Tam jest brama. To coś za małego pojechało na Junaka. Zobaczcie, padał deszcz przed chwilą. Ja wiem, wiem! A tam mamy bramę do Zamku. Zobaczcie, kolejny sklepik, który odwiedzam, Lewiatan. Tam co my mamy? Rondo. Później tam mamy kebaba. Zobaczcie, tam jest rondo, tam są też jakieś... W tamtym miejscu, za rondem, tam naprzeciwko, nie wiem czy kamerą uceluje. Ale tam kiedyś była kwiaciarnia, później były jakieś tam petardy sprzedawali i tak dalej. No i co tam jeszcze było? Kiedyś wędkarskie rzeczy mieli. Natomiast po drugiej stronie też tam w tamtym miejscu gdzieś mamy sklep Alkohole Świata. Idziemy dalej! Pokażę wam jeszcze jakiś sklep odwiedzam, może coś tam dla was znajdę. Zobaczcie, tu jest jeden znak, na który wpadam. Zaraz tu jest drugi pokażę. Znak, na który wpadam, a ty znaku, zobaczcie. O, tu jest znaczek, na który wpadam, ale one wysoko są montowane. Zobaczcie, tam jest miasto, stamtąd przyszedłem, a zmierzam tam, w tamtym kierunku. O, blok. Tam jest rynna, czyli pieś ścieka i rynna ścieka. Ale mokro, zobaczcie, jak dzisiaj mokro na jezdni. Nie wiem, czy to będzie słychać, jak samochody jadą, mam nadzieję. Dzisiaj o tym, co mówiłem, wpadłem, no na niestety nie na zabezpieczoną studzienkę. Nie, tego nie wbiję. Prawdopodobnie płytki opadły. Zobaczcie, ale to trzeba, ja to trzeba zaraz zgłoszę. No nie, bo nie ma dzisiaj do kogo zgłosić, to jest sobota. No, ale tu ktoś może się wiebutać. I tego nikt nie zrobił, a już tu kiedyś wpadłem. Zobaczcie, tu się płytki zapadły, a tu jest studzienka, o. Otwarta. Ona jest przykryta, ale... Zobaczcie. Już ten dekiel tylko leży. O. Nie, ja to zaraz zgłoszę, bo tu kurwa się naprawdę ktoś wpierdoli i będą kłopoty. O, tam jest ta studzienka, przed chwilą pokazywałem, że jest otwarta. Tam jest park, a tam jest bank. Tam w parku też mamy, poczekajcie, ja sobie podejdę tam kawałek z wami. Zobaczcie, jak w ogóle operuje laską. Ale mokro dzisiaj. Zobaczcie, czy są chmury. Tam ktoś młotkiem operuje. Zobaczcie, czy są chmury, czy ich nie ma. Ja wam pokażę niebo. Ja wiem, wiem. Zobaczcie, tu mamy park, w którym nieraz przebywam, bank. Chciałem podziękować z tego miejsca dla sponsora, który mi zasponsorował kamerę. Czekajcie, bo nie wiem, czy pasek od niej nie zasłania mi. Kamerkę mi zasponsorował. Chciałem mu serdecznie podziękować, dla Karola Kowalskiego. Mam nową kamerę, niestety ta kamera nagrywa w takim dużym pliku, że będę musiał filmy montować. No, kamerka jest wodoodporna, ma 32 giga karty pamięci. No i dziękuję właściwie Karolowi Kowalskiemu, chociaż chłopak też jest na ręce niewidomy. To mi kamerkę zasponsorował, nie? Trzymajcie się. Mordy, idę dalej, nagram wam gdzieś jakieś scenki i zmontuję. Spróbujemy, jak nam to w montażu wyjdzie. Bo powiem szczerze, że filmów już nie montowałem parę lat, a mam komputer, który się kompletnie do tego nie nadaje, bo to jest z Biedronki. I praktycznie rozsypujący się, ale zobaczymy. Jeszcze raz, tu okolica. Zobaczcie. Dróżka na Giżycko. Tam jest park. Tam są moje osiedle jest. A tu jeszcze wam pokażę
O, tam w parku też aptekę mamy. Tu mamy taki budynek, w którym są tacy ludzie, którzy tam gdzieś kobiety biją pałami. I genderów ogólnie. Tacy chłopacy tu gdzieś przebywają. Czy nie mówię konkretnie o tych, no bo to ci akurat są dość w porządku. Parę razy miałem z nimi przyjemność rozmawiać, ale nie wiem, co oni tam, czy biją pałami, czy nie biją pałami. No ja nie dostałem, może dlatego, że nie jestem kobietą. Chociaż Kopernik też była kobietą. Dobra, mordy, trzymajcie się. Polowałem na junaka jakiegoś wam pokazać, ale no niestety nie udało się. Będę zaraz filmik montował, bo chcę zobaczyć samemu, jak to ciekawie mi się, czy mi się coś uda zrobić z tym. Natomiast ta kamera, co ona ma? Ta kamera ma przede wszystkim, jest wodoszczelna, mała. Ma kilka trybów pracy, ma wyświetlacz dotykowy, z którego nie korzystam, ale mogę sterować za pomocą smartfona. Niestety polskiego języka w niej brak. Mogę sterować za pomocą głosu. Ma wymienny akumulator, ma kartę w tej chwili 32 giga, no to jest na ponad godzinę, zależy przy jakich warunkach, ponad godzinę filmu surowego, nieobrobionego, bo to ten film trzeba później obrabiać, jak się okazało, bo to jest tak zwany plik surowy, niezbyt zakodowany, ani skompresowany przez system. W aparatach komórkowych też nagrywa w dużych formatach. I tam jest właściwie sklep elektryczny. Czekajcie, ja sobie podejdę kawałek jeszcze. Co jeszcze ta kamera ma? Ma futerały, ma... wyświetlacz ma z przodu. Zdaje się, że obiektyw jest w niej wymienny. Chociaż tego nie będę robił. No i odporna do 10 metrów pod wodą. Chociaż tak nie wygląda na to, no ale tak mówię, że można ją zanurzyć. Nie wiem, czy mogę zanurzyć, to się okaże. Cześć, trzymajcie się. Pozdrawiam was. Zasubskrybujcie mój kanał. Chyba słoneczko się przebija. Zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie dzwoneczka i cześć do następnego, kolejnego filmiku zmontowanego na moim profesjonalnym sprzęcie z Biedronki.